Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, w dzisiejszym filmiku, chciałabym opowiedzieć Wam troszkę o metodach ćwiczenia. Otóż często znajomi pytają mnie, jak długo ćwiczę, ile godzin dziennie ćwiczę, w jakich schematach. No i zastanawiam się właśnie nad tym, bo tak naprawdę moim zdaniem najistotniejsze jest ćwiczyć efektywnie, a nie na czas. Ale no dobrze, ja stworzyłam 5 punktów, dzięki którym Wasze ćwiczenie na instrumencie może naprawdę poszybować w górę i możecie zrobić znacznie więcej w znacznie krótszym czasie. I teraz, słyszałam też wielokrotnie taką historię o tym, że 10 tysięcy godzin wypracowanych w jakiejś dziedzinie prowadzi do mistrzostwa. Czy na pewno? Moim zdaniem nie do końca. Wydaje mi się, że 10 tysięcy godzin, jeżeli one są faktycznie efektywne i dobrze przepracowane, to być może tak. Chociaż o mistrzostwie moim zdaniem decydują też trochę inne kwestie. Ale okej. Zacznijmy od tego. Punkt pierwszy, według mnie, który jest najistotniejszy w ćwiczeniu, to koncentracja. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na przykład lekcje w szkole trwają 45 minut plus przerwa? Bo nawet naukowcy wymyślili, zbadali, że mózg ludzki potrafi skupić się najlepiej w ciągu 45 minut. Jest to najbardziej efektywny czas pracy. Więc ja na przykład w moim ćwiczeniu stosuję tę metodę i uważam, że mam znacznie lepsze efekty niż to, kiedy siedziałam na przykład od rana do wieczora z instrumentem i w rzeczy samej robiłam znacznie mniej. Tak więc 45 minut pracy i 15 minut przerwy to jest naprawdę bardzo dobry sposób na ćwiczenie. 45 minut pracy. No i teraz właśnie a propos tej pracy. Punkt drugi, nie oszukuj. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w pracy i macie pracować, ale co chwilę coś Was odrywa od tej pracy. To sprawdzacie Facebooka, scrollujecie Instagrama, odpowiadacie na prywatne maile, układacie pasjansa i gracie w jeszcze jakieś inne dziwne gry. Najprawdopodobniej by Was wylali z tej pracy bardzo szybko. Więc dlaczego podczas gdy masz pracować, czyli ćwiczyć, zaczynasz na przykład sprawdzać social media czy rozmawiać ze znajomymi? Punkt drugi w takim razie, nie oszukuj. Czyli po prostu w czasie, gdy jest Twoje 45 minut jednostki ćwiczeniowej, po prostu wycisz telefon, wyłącz, żeby nic nie odrywało Cię od tego ćwiczenia. To jest bardzo istotne. Punkt trzeci, planuj. Planuj. To jest bardzo ważne. Moim zdaniem chyba najważniejsze, bo często jest tak, że ktoś podchodzi do pulpitu, przegląda nuty i o, dzisiaj sobie poćwiczę to, bo dawno tego nie grałem, a w sumie to jaką metodą, no może legato. Nie. Jeżeli na przykład rozczytujesz utwór, ustal sobie konkretne cele. Co chcesz osiągnąć, załóżmy, w danym tygodniu? Jeżeli na przykład zaplanujesz sobie rozczytać 2 strony, no to po prostu rozbij sobie to na pracę w ciągu całego tygodnia. Czyli na przykład, że tego dnia zajmiesz się 2 linijkami. Kolejnego dnia na przykład zaczniesz je ćwiczyć z metronomem. W kolejnym dniu dojdziesz do jakiegoś konkretnego tempa i tak dalej. Plan jest najważniejszy. We wszystkim planujemy, a tutaj tak naprawdę idziemy na żywioł. Dlaczego? Przecież naprawdę planowanie ma przyszłość i wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne w efektywnym ćwiczeniu. Kolejny punkt, czwarty, już teraz, czwarty punkt, to jest ćwicz w turach. Ja bardzo często miałam takie sytuacje, że na przykład miałam 2 programy do zrobienia w jednym czasie. No i w sumie mogłabym siedzieć od rana do wieczora z instrumentem i ćwiczyć, a
ale wydaje mi się, że to czasami jest po prostu bez sensu, bo no, nie potrafimy się tak długo skupić i często z tego ćwiczenia nie zostaje zbyt dużo w głowie, w palcach. Tak więc ja po prostu robiłam tak, że oczywiście w miarę możliwości. Jeżeli miałam wolny poranek i wolny wieczór, to lubiłam sobie robić na przykład 3 tury ćwiczenia rano, 3 tury po 45 minut i na przykład 2 tury wieczorem kolejnego programu. I kolejnego dnia oczywiście na zmianę, czyli 2 tury rano innego czy tego samego programu i 3 tury wieczorem. Bo tak naprawdę, jeżeli masz przysiąść do instrumentu na 2 godziny, to jest to optymalny czas pracy. Jesteś w stanie to zrobić. Ale jakbyś miał siedzieć 5 godzin, miałabyś oczywiście też, to wydaje mi się, że mogłoby to przynieść bardzo, bardzo różne rezultaty. No i myślę, że jeden z najważniejszych punktów, punkt 5, słuchaj swojego organizmu. Wydaje mi się, że na pewno każdy z muzyków spotkał się z osobą, która na przykład zakończyła karierę jako muzyk ze względu na to, że miała jakiś problem z ręką, z mięśniami, ze ścięgnami. Czy, no nie wiem, bo ja akurat mówię o akordeonowych dolegliwościach, no ale z kręgosłupem wiadomo. Dlaczego to się bierze? Skąd to się bierze? Wiecie, moim zdaniem po prostu ludzie podczas ćwiczenia bagatelizują to, co sygnalizuje nam nasz organizm. Więc jeżeli jesteś śpiący, a zaplanowałeś sobie na przykład 3 tury ćwiczenia wieczorem, no to no, nie ma sensu. Po prostu odpuść. Musisz odpocząć, musisz się wyspać, musisz być aktywny, twój mózg musi pracować na bardzo wysokim poziomie zaangażowania. Tak więc wydaje mi się, że najważniejsze to jest nasze zdrowie. No, zwróćmy uwagę też na to, że ćwicząc na przykład na siłowni, przecież w pewnym momencie, kiedy podnosisz jakiś duży ciężar, no, twoje mięśnie na przykład nie dają rady i musisz odpuścić. To jest zrozumiałe. To dlaczego nie odpuszczasz podczas ćwiczenia? Ja tego kompletnie nie rozumiem i staram się naprawdę bardzo słuchać swojego organizmu. Jeżeli jestem śpiąca, to idę spać, bo wiem, że z tego ćwiczenia już nic dobrego nie wyniknie. Tak więc mam nadzieję, że jeżeli wprowadzicie te 5 wskazówek odnośnie ćwiczenia, to naprawdę będą one dla Was pomocne. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zasubskrybujcie mój kanał i czekajcie na kolejne wideo, w którym opowiem o frazie. Do zobaczenia.